Witam w moim filmiku. Obiecałem jakiś czas temu po wizycie na mojej posesji świadków Jehowy, że nagram filmik, w którym przedstawię wam wersety biblijne, które chciałem im przedstawić, no ale niestety oni nie chcieli słuchać, mimo że nie chciałem mówić własnej filozofii, własnych nauk. Chciałem tylko, żeby przeczytali nawet sami z własnego przekładu Biblii, żeby przeczytali te wersety biblijne, a jednak oni się bronili i nie udało się. No to dzisiaj w takim razie przedstawię wam te wersety biblijne i to właśnie odczytam z ich przykładu Biblii. Bo pytanie na pytanie, jak rozmawiać ze świadkami Jehowy, to przede wszystkim trzeba najpierw odpowiedzieć sobie, o czym chcemy z nimi rozmawiać. Bardzo wiele osób robi błąd i naprawdę próbuje ich przekonać do rzeczy, które nie da się w Biblii udowodnić. Dlatego najpierw trzeba wybrać nawet nie tyle temat, co werset biblijny, który jaskrawie, wyraźnie pokazuje, że oni mają jakiś problem. Taki werset biblijny, który nawet oni sami, nawet jeśli nie głośno, to gdzieś tam po cichu przyznają, że coś w tym jest. To jest dobre na początek. I teraz takim wersetem biblijnym jest właśnie Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Mówiłem o nim. Ja tutaj mam ich przekład Biblii. Otworzyłem sobie wersję internetową, a więc najnowszą z odsyłaczami. I tak tutaj wyraźnie widzimy, także z kontekstu, że chodzi o Chrystusa. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Tam doszło do uzdrowienia imię Pana naszego. Ja będę czytał ich teksty biblijne, ale dokładnie, tak jak oni piszą w ich przekładzie, z tą jedną różnicą, że kiedy pojawia się Jehowa, będę co najwyżej JHWH. Bo nie wierzę, że Jehowa jest prawdziwym imieniem, odwrotnie, wierzę, że jest obraźliwym imieniem. A kiedy pojawiać się będzie Jezus, będę czytał Jeszu. A tak poza tym dokładnie ich przekład będę podawał. I tak więc czytamy. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, rzekł do nich: Władcy ludu starsi, jeżeli dzisiaj jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrego uczynku na rzecz niedomagającego człowieka, mianowicie przez kogo został uzdrowiony, to niech wam wszystkim oraz całemu ludowi izraelskiemu będzie wiadome, że w imię Jeszu Chrystusa Nazarejczyka, którego wyście zawiesili na palu, lecz którego Bóg wskrzesił z martwych, właśnie dzięki niemu ów człowiek stoi przed wami zdrowy. Ten jest kamieniem, który przez was, budowniczych, został poczytany za nic, a który stał się głowicą węgła. I w nikim innym, tu dochodzimy do tego wersetu, który nas interesuje, 4:12. I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni. Wybawienie czy zbawienie, bo takie to jest to samo, synonimy, jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi i to jest bardzo interesujące, wiele osób tego nie rozumie, i dzięki Jego imieniu. Teraz wyraźnie było wcześniej powiedziane, że w imię Jeszu, czy oni oczywiście piszą Jezusa, Chrystusa Nazarejczyka został uzdrowiony ten człowiek. Ze sprawą jakby tego imienia. To imię miało w ich przypadku taką moc. Bo Chrystus poszedł wprawdzie do nieba, ale zostawił po sobie imię. Nie wolno było robić wizerunków, ale zostawił imię. I teraz tak. W nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia. I w tym momencie zwracamy uwagę świadkom Jehowy, że w takim razie nie ma wybawienia w Bogu Ojcu, ani w Jego imieniu. Obojętnie, czy byśmy czytali to JHWH, czy byśmy czytali Jehowa, Jahwe, Jałę, czy jeszcze jakoś inaczej, Jabwe, jakbyśmy nie czytali, w tym imieniu nie ma wybawienia. Dlaczego? Bo wyraźnie jest powiedziane, że to imię, w którym jest wybawienie, jedyne imię, w którym jest wybawienie, nosi Chrystus. I teraz, żebyśmy to lepiej zrozumieli, żebyśmy nie dali sobie, bo musimy ten przykład jakby uzasadnić. Faryzeusze, którzy wierzyli w JHWH i na pewno lepiej wiedzieli, jak wymawiać je od świadków Jehowy, nie mogli dostąpić dzięki wierze w Boga Ojca wybawienia. Musieli uwierzyć w Chrystusa. To był główny warunek. Ale co ciekawe, i to mówi przekład
Świadków Jehowy, już nie tylko obaj katolickie, protestanckie, po prostu tak uczyli apostołowie. Akurat tego fragmentu nie przefałszowali, to czytamy tak, że w nikim innym nie ma wybawienia i uzasadnienie, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia. A więc z jakiegoś powodu Duch Święty, bo Piotr mówi to pod wpływem Ducha Świętego, wyraźnie było powiedziane na początku, z jakiegoś powodu Duch Święty kładzie nacisk na imię, to jedno jedyne imię, i nie jest to imię Jehowa, bo Chrystus nie nosił tego imienia. Nie jest to też imię JHWH, bo Chrystus nie nosił tego imienia. Ojciec nosił to imię, przynajmniej według wierzeń Świadków Jehowy, bo można spotkać różne wierzenia. I teraz to nie jest wcale tak, że ciało kierownicze Świadków Jehowy o tym nie wie. Ono wie, tylko że ono nie kładzie nacisku dla swoich wyznawców na ten fakt. Natomiast oni nie zrobią nic bez ich wskazania palcem, że mają to wierzyć, mają to podkreślać, że to jest bardzo ważne. Skąd o tym wiem? No ponieważ tutaj w tym przykładzie internetowym są takie plusy do każdego wersetu i po słowach pod niebem żadnego innego imienia jest plusik, który ja klikam i otwieram, trzy wersety biblijne się otwierają. Pierwszy, Mateusza 1,21. To mówi anioł do Józefa. Urodzi ona syna, a ty masz go nazwać imieniem Jeszu. On bowiem wybawi swój lud od ich grzechów. Przypominam, że ja podmieniam Jezus na Jeszu. Ponieważ Jeszu to jest hebrajskie imię. Chrystus nie był Polakiem. Nie był Francuzem, żeby mówić na niego Jezus. Nie był Hiszpanem, żeby nazywać go Jesus. Nie był też Anglikiem, żeby go nazywać Jesus. On był Izraelczykiem i miał hebrajskie imię, które znaczyło w przetłumaczeniu na język polski Zbawiciel. I dlatego tu jest, anioł wyraźnie mówi, dlaczego to imię. On bowiem wybawi swój lud od ich grzechów. Czyli to w tym imieniu jest jak gdyby już zawarte nadzieja zbawienia. I to nie było przypadkowe imię i dlatego też ja nakładam na nie uwagę taką. I Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, to jest kolejny werset, który oni, Świadkowie Jehowy, ich ciało kierownicze kładzie nacisk, że to jest z tym związane, z tym Dzieje Apostolskie 4,12. Czytamy tak. O nim wszyscy prorocy świadczą, że każdy, kto w nim pokłada wiarę, przez jego imię dostępuje przebaczenia grzechów. I Filipian też jeszcze odwołują się, 2 rozdział, 9 werset. Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię. I zobaczcie, że na podstawie ich własnego przykładu, prosząc ich, żeby oni odczytali te wersety, możemy im wykazać, że w imieniu Jehowa nie ma zbawienia. Oddzielnym tematem jest, że to jest w ogóle błędne imię, ale w ogóle w JHWH nie ma zbawienia, bo zbawienie jest imieniu, które Bóg dał swojemu synowi, gdy ten przyszedł na ziemię. I to jest, oni sami to potwierdzają. Mimo to lekceważą jak gdyby ten fakt i dalej głoszą, że najważniejsze jest imię, które oni sobie sami zinterpretowali po swojemu, a które wcale nie znaczy to, co oni myślą. Tak więc widzimy wyraźnie, że za pomocą ich wersetów biblijnych możemy prowadzić z nimi rozmowę. Tylko teraz pytanie jest, czy my potrafimy te wersety przedstawić, bo tutaj cała sztuka polega na tym, żeby nie dać się jakby wybić, nie dać sobie zmienić tematu, bo oni oczywiście jak zobaczą, że nie mają argumentów, to będą starali się odwrócić naszą uwagę, będą mówić o czymś innym, wprowadzą jakiś inny temat, zadając jakieś pytanie, żebyśmy się ustosunkowali. Jak nie będziemy chcieli się ustosunkować, to powiedzą nam, że my unikamy tematu, że to my uciekamy. A tymczasem oni te pytania zadadzą po to, żeby uciec od odpowiedzenia, opowiedzenia się, stwierdzenia jasnego, że Pismo Święte uczy, że nie w imieniu, że nie ma innego imienia, tylko w imieniu, które dostał Chrystus od Ojca, tylko w tym imieniu jest zbawienie. A to ma związek także z innymi wersetami biblijnymi, które wtedy można by zacytować jako kontynuację naszego spotkania. Ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to jest już dużo materiału. Dobrze będzie, jeżeli będziecie potrafili te wersety przedstawić w sposób umiejętny. Oczywiście najlepsze wrażenie zrobi, jak nie wy odczytacie i nie z innego przykładu Biblii, bo oni będą sobie myśleli, że być może i w ich jest inaczej, tylko jak poprosicie, żeby oni otworzyli Biblię, oni przeczytali. No i jeżeli są osobami szczerymi, to da im to do myślenia. Jeżeli są zakłamani, tak jak faryzeusze byli zakłamani, że cokolwiek by się działo, to i tak będą przy swoim obstawać,
No to oczywiście nie damy rady ich przekonać, bo nie da się przekonać kogoś, kto nie chce poznać prawdy. Kto jest przekonany święcie, że on już wszystkim rozumy pozjadał i jest na szczycie prawdy. Także to jest tylko jeden ze sposobów prowadzenia z nimi rozmowy. Myślę, że mam nadzieję, że było to bardzo dla Was pożyteczne. Więcej argumentów na temat, jak rozmawiać ze świadkami Jehowy, właściwie na jakie tematy, to mam w tej książce, jak pomóc świadkom Jehowy poznać prawdę. Zachęcam. Ma prawie 200 stron, nie da się tego oczywiście tak krótko powiedzieć, a jest dużo ciekawych informacji. No oczywiście też zapraszam na stronę jeszu.pl i sąsiednie słowo na dziś, gdzie też dużo argumentów możecie znaleźć do rozmowy ze świadkami Jehowy. Dziękuję i zapraszam na kolejny filmik.